Dzień dobry Państwu, szczęść Boże. Zacznę od wystąpienia na stojąco, potem siądę, ponieważ przygotowałem kilka cytatów, które chciałem przytoczyć. A zacznę troszkę nietypowo od nawiązania do pytania, które zostało mi przekazane po ostatnim spotkaniu. W nawiązaniu do komentarzy, jakie pojawiły się po moich tekstach poświęconych powstaniu styczniowemu, bardzo krytykujących wyrażone w tych tekstach treści. A ponieważ akurat ten głos był podpisany, nie odpowiadam na anonimy, rzecz jasna, ten głos był podpisany przez publicystę o orientacji narodowo-demokratycznej, spadkobierce, można tak powiedzieć, poglądów Jędrzeja Giertycha, dziadka obecnie znanego Giertycha, to chciałem krótko odnieść się do tych zarzutów, mam je tutaj na kartce wypisane, ponieważ dotyczą one samego rdzenia, całej treści tego cyklu wykładów, który przedstawiam, i są także, myślę, dobrym wprowadzeniem do tematu dzisiejszego i poniekąd troszkę uzupełnieniem tego, o czym nie zdążyłem niestety powiedzieć na poprzednim spotkaniu, a co dotyczyło XIX-wiecznej historii stosunków rosyjsko-polskich. Otóż pierwszy punkt wśród tych zarzutów stawianych przez autora, pana Andrzeja Turka, autora tych właśnie spisanych i przekazanych mi przez zupełnie inną rzecz jasną osobę tutaj, sprowadza się do tego, że pochwalam tradycję insurekcyjną. A tradycja insurekcyjna, powstańcza, no to właśnie Jędrzej Giertych wyłożył. Pamiętam doskonale tę książkę, bo czytałem ją w momencie, który trudno zapomnieć, w momencie konklawe. W 78 roku, to było to konklawe z sierpnia, kiedy wybierany był Jan Paweł I. Ja już wtedy bardzo wierzyłem w wybór Karola Wojtyły, więc byłem troszkę rozczarowany wynikiem tego konklawy i wtedy czytałem Jędrzeja Giertycha dzieło właśnie poświęcone XIX-wiecznej historii Polski. Radykalnie potępiające wszystkie powstania, traktujące je wszystkie łącznie jako efekt manipulacji masońskiej przede wszystkim. Oczywiście bardzo łatwo udowodnić, wykazać obecność masonerii, w szczególności przy powstaniu kościuszkowskim i powstaniu listopadowym. Trochę trudniej jest to zrobić już przy powstaniu styczniowym, dlatego Jędrzej Giertych wskazuje tutaj raczej na inspirację żydowską, na Goldmana, który był ważną postacią przy Romualdzie Traugucie i inne postaci. No cóż, mogę powiedzieć, że ja na pewno tej interpretacji nie podzielam, ponieważ główny powód wybuchu powstań pozostawał ten sam, którego nie przyjmują krytycy powstań, nie chcą przyjąć pod uwagę. A mianowicie, że Polska straciła niepodległość i że, jeszcze raz to powtórzę, 82% terytorium przedrozbiorowej Rzeczpospolitej, tej z granic 1772 roku, zagarnęła Rosja. I no, albo uwzględniamy ten fakt i traktujemy go jako powód do jednak pewnego rodzaju konfliktu z państwem, który zagarnął 82% terytorium Rzeczpospolitej, albo nie zauważamy tego faktu. Można jednak przejść dalej do następnego zarzutu konkretnego, związanego już z powstaniem listopadowym. Przecież Rosja dała nam, można tak powiedzieć w osobie Aleksandra I, namiastkę państwowości, taką, jakiej nie zaoferował nam żaden inny zaborca. I to jest prawda. Nie ma absolutnie sensu ani powodu przeczyć tej prawdzie. W Królestwie Polskim, tak zwanym Królestwie Kongresowym, utworzonym na Kongresie Wiedeńskim z inicjatywy cara Aleksandra I, rzeczywiście Polacy mieli więcej wolności i więcej własnych instytucji niż w Wielkim Księstwie Poznańskim, czy tym bardziej w Galicji, która była wtedy na pewno najgorszym zaborem, najbardziej antypolskim. I nie tylko autor tej krytyki, ale także wielu innych autorów, także poważnych prac historycznych, stawia taką tezę, no po coście powstawali wtedy nasi przodkowie, skoro trzeba było trzymać się tej linii, którą wyznaczył książę Ksawery Drucki-Lubecki, mądry minister
stanu w Królestwie Polskim, cieszący się zaufaniem najpierw Aleksandra I, a potem Mikołaja I, który wzmacniał gospodarczo to małe Królestwo Polskie i starał się przygotować je jakby lepiej do tej roli ważnej namiastki polskiej państwowości. To wszystko straciliśmy wskutek powstania. Niepotrzebnie, głupio. Otóż ten argument wart jest rozważenia i nie da się go łatwo odeprzeć. Powiedziałbym, że to, o czym wysuwający ten argument zdają się zapominać, to to, że w tym konflikcie polsko-rosyjskim nie ma tylko jednej strony polskiej, że Polska wszystkiemu jest winna, powstając, konspirując, niszcząc swoje mądre plany kompromisu z Rosją. Jest druga strona, jest nią Rosja. I trzeba zawsze spojrzeć, przeanalizować, przebadać, jak wygląda polityka rosyjska w danym momencie, jak wyglądają nastroje tej polityki. Czy rosyjska polityka jest polityką naiwną, polityką opartą na altruistycznym niesieniu pomocy słabszym? Niektórzy w to wierzą, ale myślę, że bardzo trudno jest przekonać Polaków i z tym jest jakby dodatkowy kłopot tych, którzy tego rodzaju argumenty wysuwają, jak te, o których w tej chwili mówię, że Polaków trudno przekonać do tego, że od Rosji czeka ich tylko dobro i altruistyczna pomoc. A więc trzeba niejako wbrew Polakom tę gotowość do kompromisu z Rosją głosić. Ale główny problem polega na tym, że brak tej gotowości z drugiej strony. I to, co przypominałem Państwu, chyba jeśli dobrze pamiętam, na poprzednim spotkaniu, pozostaje fundamentalną odpowiedzią na tego rodzaju rzutowane wstecz nadzieje, że można było się porozumieć, szkoda, żeśmy się nie porozumieli z Rosją carską, sami zmarnowaliśmy tę szansę. Otóż przypomniałem Państwu reakcje na próby porozumienia, najpoważniejsze, najbardziej zaawansowane i te, których niespełnienia najbardziej powinniśmy być może żałować. To są próby, które wysunął książę Adam Jerzy Czartoryski, pierwszy, może tak powiedzmy, drugi dokładnie, minister Imperium, minister spraw zagranicznych Imperium Rosyjskiego, bo Ministerstwo Spraw Zagranicznych zostało utworzone w 1802 roku i w 1804 książę Adam Jerzy objął to stanowisko po kanclerzu Worącowie. Otóż właśnie jako przyjaciel cara z lat młodych, młodzieńczych i cieszący się tak wielkim jego zaufaniem, że jednocześnie mógł awansować na najwyższe właściwie stanowisko w służbie imperium, bo stał się kierownikiem, no powiedzmy pomocnikiem kierownika spraw zagranicznych, bo jednak oczywiście car kierował ostatecznie tymi sprawami. Książę Adam Jerzy Czartoryski marzył o zgodzie polsko-rosyjskiej, zostawił tego piękne świadectwo w postaci swoich pamiętników, także licznych memoriałów z tego okresu. Marzył na takiej oto zasadzie, że to Rosja odbuduje całą Polskę, zabierze Prusom i Austrii te kawałki niewielkie Polski, które tamte dwa imperia miały, i zbuduje się na zasadzie wzajemności słowiańskiej zgodę dwóch wielkich narodów pod jednym berłem. To zakładał książę Adam Jerzy Czartoryski. Ale zgodę, która będzie polegała na równych wpływach, na równości stanowisk Polski i Rosji w Imperium Romanowów, w ponadnarodowym Imperium Romanowów. Ta wizja niesłychanie wzburzyła, niepokoiła, denerwowała elity rosyjskie. I jeśli Państwo czytaliście Wojnę i Pokój, zobaczycie tam m.in. sylwetkę księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, jak przemyka się gdzieś w tle bitwy pod Austerlitz w pierwszym tomie, jako taka postać no, bardzo nieprzyjemna, jakiś intrygant w tle nieudanego zresztą cara Aleksandra I, tak to Tolstoj przedstawia. Książę Adam Jerzy Czartoryski, warto pamiętać, służąc Rosji wtedy, nigdy nie zdejmował krzyża Virtuti Militari, który otrzymał za w bitwie, w której został ustanowiony, w bitwie pod Zieleńcami w 1792 roku. Mógł to robić, jak długo był ministrem spraw zagranicznych. Otóż nie tylko został wskutek tych intryg, tej niechęci książę Adam Jerzy zdymisjonowany, oczywiście Aleksander zrezygnował z odbudowy Polski w takim kształcie, jak podpowiadał mu to Czartoryski, i zdecydował się na krok, który zawsze Rosji był wygodniejszy. I ta żelazna geopolityka nadal polityką rosyjską powoduje, a w każdym razie ją kusi. To, co dla Rosji wygodniejsze, to nie porozumieć się z Polską, tylko porozumieć się z Niemcami w
tym przypadku z Prusami. To zrobił właśnie Aleksander I w roku 1805, decydując się na sojusz z Prusami przeciwko Francji i grzebiąc plany Czartoryskiego. A z tej wrogości opinii publicznej rosyjskiej, wtedy się rodzącej, wyrosły cytowane, przytaczane przeze mnie memoriały Mikołaja Karamzina, twórcę historii Rosji, historiografii Rosji, nauczyciela wielu pokoleń Rosjan po dzień dzisiejszy, którego podziwiał i Puszkin, i dekabryści, wspólnie dzieląc te, niezależnie od różnic, jakie dzieliły ich z Karamzinem, konserwatystą. Puszkin konserwatystą nie był, tym bardziej nie byli konserwatystami dekabryści, rewolucjoniści, ale jedno uczucie dzielili bezwzględnie, nienawiści do Polski. I każdy, kto bada dzieje ruchu dekabrystów, każdy, kto przebada myśl Aleksandra Puszkina, wielkiego, wspaniałego poety, którego poezję czyta się z największą przyjemnością, który stworzył z języka rosyjskiego cudowne narzędzie wyrażania najwznioślejszych i najbardziej subtelnych uczuć. Wszyscy oni dzielili nienawiść do Polski. Wszyscy za to kochali Katarzynę, że zlikwidowała Polskę. Dlaczego? Bo czuli wspólnie to zagrożenie kulturowe, które wynikało z prostego faktu. W Imperium Rosyjskim, jeszcze raz to powtórzę, bo mówiłem o tym chyba miesiąc temu, w roku 1815 więcej ludzi umiało czytać i pisać po polsku niż po rosyjsku. Po prostu, bo byli lepiej wykształceni. Byli wykształceni w szkołach Komisji Edukacji Narodowej Polacy. W Rosji jeszcze tego szkolnictwa tak rozwiniętego nie było. I to powodowało napięcie, którego nie da się znieść ex post marzeniami o polsko-rosyjskiej zgodzie, o przezwyciężeniu tego sporu. Napięcie, którego źródła biły nie po stronie polskiej tylko, ale przede wszystkim po stronie rosyjskich elit. One nie chciały dzielić się wpływami w imperium, które zbudowały. Trudno im się dziwić, dlaczego Rosjanie mieli ustąpić miejsca Polakom w imperium, skoro sami to imperium zbudowali, pokonali Polskę, zniszczyli Polskę, wygrali, więc dlaczego mieli Polsce ustępować? To było nastawienie Karamzina, który w dwóch bardzo ważnych memoriałach przekazał to nastawienie Aleksandrowi, carowi, a potem także swoim potomnym, przede wszystkim wielkim dziele Historia Państwa Rosyjskiego. Polakom nie ustępować na żadnym kroku, bo jeśli ustąpimy im choć o milimetr, rozpadnie się całe państwo rosyjskie. To minimum kompromisu, które dla części liberalnie nastawionych Rosjan było do przyjęcia i do którego mógł nawiązywać Lubecki w 1825 roku, czy margrabia Wielopolski w roku 1862. To było zostawienie Polsce autonomii w granicach na zachód od Bugu. Tego Rosjanie nie uważali za w pełni swoje. Uważali, że mają do tego prawo miecza. Zdobyli to mieczem, wygrali wojny z Polską, z Napoleonem, więc to prawo mają. Także do Warszawy, do Kalisza, do Częstochowy. Natomiast nie uważali tego w tym sensie za swoje, że to, co na zachód od Bugu, czyli tereny właśnie Królestwa Kongresowego, to były tereny, które nie wchodziły nigdy w skład tego ruskiego dziedzictwa, do którego nawiązywały kolejne wersje, mutacje, przemiany państwowości rosyjskiej. Natomiast ten medal, który kazała wybić Katarzyna na trzeci rozbiór Polski, attarzenny je was vratich, to znaczy to, co zabrane, odzyskałam, jest głęboko wyryty w sercu wszystkich elit rosyjskich. To było nam zabrane, prawda? Ziemie Ukrainy, Białorusi, Litwa, to wszystko należało kiedyś, to oczywiście jest wymyślona historia, to dokładnie tak nie było, ale to przekonanie jest wpojone Rosjanom, że oni są dziedzicami tego dziedzictwa Rusi Kijowskiej i to, co do Bugu, jest częścią tego dziedzictwa. I w istocie o to toczył się najważniejszy spór, o którym będę mówił za chwilę już współcześnie, w XX wieku. Oto toczył się ten spór terytorialny, który polegał na tym, że Polska mogła pogodzić się z Rosją, owszem, jeśli wyrzekłaby się raz na zawsze tego wszystkiego, co na wschód od Bugu. Wilna, oczywiście Lwowa także, nie, mimo że Lwów należał do zaboru austriackiego, ale elity rosyjskie podtrzymywały cały czas to przekonanie, że to jest jeszcze ta część dawnej Rzeczpospolitej, której nie zdobyliśmy, a musimy zdobyć, bo ona oczywiście należy do dziedzictwa ruskiego, Lwów, Ruś Czerwona, Galicja Wschodnia.
Galicja przecież pochodzi, nazwa od Halicza, prawda, od ziemi, którą także uważali historycy, nosiciele tej tradycji rosyjskiej, ruskiej, za rdzennie wschodniosłowiańsko-prawosławną. A więc jeśli zrezygnujemy z tego wszystkiego, co na wschód od Bugu, wtedy Rosja zaakceptuje istnienie takiej małej, kadłubowej Polski, która oczywiście nie rozciąga się od Bugu do Odry i Nysy, tak jak dzisiaj, ale rozciąga się od Bugu do Warty. Liczy sobie 200 tysięcy kilometrów kwadratowych, może 150 tysięcy najwyżej i jest takim maleńkim, można powiedzieć, przedmurzem Rosji. Wtedy Rosja akceptuje istnienie takiej Polski. I każdy zwolennik wielopolskiego, każdy zwolennik tej ugody, którą mógł rzekomo realizować książę Ksawery Drucki-Lubecki, każdy wreszcie zwolennik myśli Romana Dmowskiego w tym jej aspekcie, która mówi o szansie zmarnowanej przez Polskę, a nie przez Rosję, zgody polsko-rosyjskiej, musi to wziąć pod uwagę. Nie da się zmusić Rosji inaczej, jak pokonawszy ją, jak korzystając z jej przegranej, zadanej im przez innych, z jej kryzysu wewnętrznego. Nie da się inaczej zmusić Rosji, takie jest dotychczasowe doświadczenie Polski, z tego, by zrezygnowała z dominacji bezwzględnej nad ziemiami na wschód od Bugu. I pytanie, czy kogokolwiek w Polsce do roku 1918 można było przekonać do takiego wariantu, kogokolwiek, kto uważał się za patriotę. Bo oczywiście była garstka tych, którzy przechodzili na drugą stronę świadomie, uważając, że Polski już nigdy nie będzie i że trzeba służyć carowi Rosji, ciesząc się tym, że jeszcze można w domu mówić po polsku. Ale tych była mniejszość. Czy patriota Polski, w bardzo różnej wersji, pozytywistycznej, powstańczej, dowolnej, mógł wyobrażać sobie, że na zawsze rezygnuje ze wszystkiego, co na wschód od Bugu. Nie było takich ludzi, po prostu nie. To było jednoznaczne ze zdradą. I Roman Dmowski tak, żeby nie zrezygnował z tych ziem. Wiemy, że nie chciał rezygnować. I książę Ksawery Drucki-Lubecki. I w istocie margrabia Aleksander Wielopolski. Nie chcieli tracić tych ziem. Wierzyli tylko naiwnie, że można jakoś je od Rosji uzyskać, oszukując Rosję. Rosji oszukać się nie da. Wiele razy sprawdziliśmy to dokładnie. Rosja, jeszcze raz to powtórzę, w osobach swoich włodarzy państwowych nie jest państwem, nie jest imperium kierowanym przez grupkę naiwnych dzieci, które czekają na to, aż sprytna Polska ich oszuka i wykorzysta. Do tego sprowadza się, że tak powiem, rdzeń mojej odpowiedzi. Jeśli będą jakieś krytyki po tym, to bardzo będę ciekaw argumentów. Oczywiście to jest duży skrót, można by jeszcze na setki argumentów, dowodów, cytatów rozpisać ten wywód, ale myślę, że to jest refleksja potrzebna, byśmy zrozumieli właśnie to, co dzieje się już w wieku XX. Otóż skutkiem tego konfliktu, niestety fatalnego konfliktu, bardzo nad nim można ubolewać, bo tęsknimy za zgodą z braćmi Słowianami, z tymi, z którymi przecież bardzo dobrze nam się rozmawia indywidualnie. Na ogół dużo lepiej niż z Niemcami, niż z innymi narodami. Po prostu w pół zdania potrafimy się zrozumieć i porozumieć, których kultura w wielu aspektach albo jest nam bliska, albo jest przez nas podziwiana. Po prostu wciąż jest w wielu z nas ten żal, że ten spór trwa i że tak trudno go przezwyciężyć. I walka o to, by kiedyś go przezwyciężyć, jest wciąż naszym, moim zdaniem, obowiązkiem. Ale nie można naiwnie wstecz rzutować pretensji do naszych przodków, że w tej walce nie wygrali. Otóż konsekwencją tego, że Rosja nie była gotowa do żadnego realnego kompromisu z Polską, jeszcze może tylko jeden przykład, już nie będę się rozwodził, tylko wskażę konkretny tekst. W ostatnim numerze dwumiesięcznika Arkana, pisma, które przez wiele lat redagowałem, ale już w numerze nie przeze mnie redagowanym, tylko przez mojego następcę, profesora Szczerskiego,
Jest bardzo ważny zestaw, pozwolę sobie tak zareklamować ten numer, bo już mogę z czystym sumieniem to robić, że to nie moja robota. Jest znakomity zestaw dokumentów dotyczących powstania styczniowego i przede wszystkim wspaniały źródłowy tekst profesora Henryka Głębockiego o Wielopolskim, o tym, co myślała elita państwa rosyjskiego o programie, który reprezentował margrabia Wielopolski i jak chytrze w istocie chciała potraktować Wielopolskiego jako narzędzie. Narzędzie czego? Podziału wewnętrznego Polski. Bo do tego w istocie to służy, żebyśmy walczyli między sobą, zwolennicy narodowej demokracji z Piłsudczykami. Żeby Polska, czy na tysiące innych sposobów można Polaków podzielić. O to chodziło także wtedy władzom rosyjskim, żeby Polacy sobie nawzajem rzucili się do gardeł. To była istota tego programu, który miał przyciągnąć białych, tak zwanych w powstaniu styczniowym, przeciwko czerwonym. Czerwonym przeciwko białym. I to jest właśnie istota tej polityki divide et impera, której białe w polskiej tradycji ma się zwrócić przeciwko czerwonemu i odwrotnie. A polska flaga jest biało-czerwona i oba te nurty, które złożyły się na powstanie styczniowe, są w niej obecne i nie da się ich wymazać. Nie będę się rozwodził na tym, bardzo zachęcam Państwa do przeczytania tego niezwykle ważnego, niezwykle bogatego źródła wydobyte z archiwów rosyjskich tekstu. Otóż skutkiem tego, że nie udało się doprowadzić do kompromisu, a nie udało się zawsze, kiedy mówimy o nieudanym kompromisie, musimy zrzucić ciężar odpowiedzialności na to na stronę silniejszą, bezspornie stroną silniejszą, w XIX i XVIII wieku w stosunkach polsko-rosyjskich była Rosja. To Rosja nie chciała kompromisu i dlatego do niego nie doszło. Otóż skutki tego okazały się tragiczne dla Rosji przede wszystkim. Mniej dla Polski. Bardziej tragiczne dla Rosji. A można to było zobaczyć najlepiej, a raczej najtragiczniej w roku 1917. Na czym bowiem te skutki polegały? Na tym, że to imperium, ulegając nacjonalizacji, właśnie rozpoczynając walkę o rusyfikację jego struktur, rozpoczynając tę walkę od walki z polskością, od apelu Karamzina, od poczucia zagrożenia przez żywioł i siłę kultury polskiej, to imperium zaczęło stopniowo ulegać wewnętrznemu rozpadowi. Ten pierwszy wymiar rozpadu jest dla nas oczywisty, prawda? No to znaczy wzdłuż szłów narodowych, wielu polskich spiskowców planowało taki właśnie scenariusz rozbicia Rosji, Imperium Rosyjskiego wzdłuż szwów narodowych. Do tego sprowadzał się później już reprezentowany przez Piłsudskiego prometeizm, ale te plany datują się od XVIII wieku. Ale skutki, gdyby do tego się ograniczyły, do tego tylko, że Rosja nacjonalizując imperium, chcąc go uczynić rosyjskim, a było to oczywiście niemożliwe, bo imperium było wielonarodowe, przypomnijmy, jedyny rzetelny spis przeprowadzony w Rosji w 1897 roku, który wykazał, że Wielkorusów, czyli Rosjan właściwych, jest 46%. Wtedy, tak, to wykazał spis powszechny. Natomiast mało i Białorusów, czyli Ukraińców i Białorusinów, jest jeszcze 22%, a więc razem, jeśli potraktować by ich łącznie, stanowią 66%. Nawet gdyby potraktować ich łącznie, stanowią większość, ale jednak wciąż pozostaje 34% w ogóle nie wschodniosłowiańskiej, nieprawosławnej ludności. A więc próba rusyfikacji tego olbrzymiego imperium była skazana na klęskę. Zaś przykład polskiej walki o niepodległość, która nam się wydaje przegrana za każdym razem, za każdym powstaniem, wpływał niezwykle zaraźliwie na inne narody, uświadamiał im potrzebę walki o swoje prawa. Czasem w konflikcie z polskością, niestety także, jeśli chodzi o Ukraińców czy Litwinów. Ale to prowadziło, krótko mówiąc, do rozpadu wewnętrznego imperium. Nie tylko jednakże wzdłuż szwów narodowych, ale jak opisałem to w takim tekście, do którego jestem przywiązany, bo wydaje mi się, że udało mi się w nim coś uchwycić ważnego, pewien ważny mechanizm, to odtrącenie narodów peryferii, bo każde imperium ma swoje centrum, w tym przypadku centrum w XIX wieku stała się Rosja, rosyjskość, a peryferiami każde nierosyjskie narody.
to centrum zaczęło się zamykać na dopływ innych narodów. Już w drugiej połowie XIX wieku żaden Polak nie mógł marzyć o funkcji ministra. Po roku 1900 obowiązywała zasada numerus nullus w korpusie żandarmerii. Po prostu nie mógł być zatrudniony w korpusie żandarmerii ani jeden Polak. W armii rosyjskiej także od lat 80. 90. przyjęta została zasada, że żaden Polak nie może zostać więcej niż pułkownikiem. Oczywiście w czasie I wojny światowej wielu, kilkunastu czy kilkudziesięciu, nawet w tej chwili nie podam dokładnej cyfry, pułkowników awansowało do rangi generalskiej. Warunki wojenne oczywiście to wymusiły. To pokazuje właśnie to zamykanie się centrum narodowego rosyjskiego na zewnętrzne wpływy. Otóż skutek był taki, że te odtrącone od kariery wewnątrz imperialnej elity zwracały się przeciwko imperium. Niekoniecznie lgnęły do peryferii, z której wychodziły. Niekoniecznie ci, którzy walczyli przeciwko Imperium Rosyjskiego, a wychodzili z Polski, pozostali Polakami. Dołączali się do rosyjskiego ruchu antycarskiego. Wzmocnili go i nadali mu taką siłę, która pozwoliła właśnie bolszewikom zniszczyć to imperium. Bo przecież w ruchu bolszewickim nie byli wcale sami Rosjanie. Wręcz odwrotnie, i to mają często dzisiaj Rosjanie do zarzucenia innym narodom. Niesłusznie mają do zarzucenia. Po pierwsze dlatego, że jednak rdzeń ruchu bolszewickiego najbardziej masowy stanowili Rosjanie. Po drugie dlatego, że ci, którzy pojawili się w tym ruchu, tacy jak Osetyniec Józef Stalin, jak Polak Feliks Dzierżyński, jak człowiek, który nie miał ani kropli krwi rosyjskiej w swoich żyłach, ten, który założył partię bolszewicką, pół Kałmuk, w jednej czwartej Żyd, w jednej ósmej Szwed, jeśli już tak wywodzić, w jednej ósmej także, czy nieco mniej niż jednej ósmej Niemiec. Jedno jest pewne, że nie miał ani jednej kropli krwi rosyjskiej w swoich żyłach. Włodzimierz Ilicz Ulianow i inni, czyli Lenin oczywiście, inni przywódcy partii bolszewickiej, wśród których wielu było także Żydów, że wspomnę Lwa Trockiego, czy Lwa Kamieniewa, czy Aleksandra Zinowiewa. Te czołowe postaci ruchu bolszewickiego trafiły tam do tego ruchu skrajnie, radykalnie antycarskiego, wywrotowego, odnalazły się w nim, ponieważ zamknięto im drogę do równoprawnej kariery w tym imperium. To był właśnie grzech, jeśli można tak powiedzieć, nie pierworodny, ale za to grzech śmiertelny tego imperium, który doprowadził do jego zniszczenia. Do tego, że żywioły najbardziej radykalne potrafiły połączyć się w jeden straszliwy, niszczący, nihilistyczny nurt, bo już nie utożsamiały się ze swoimi narodami, z żadnym programem pozytywnym budowania polskości, gruzińskości, szukania rozwiązania narodowego dla Żydów, tak jak to ostatecznie uczynił ruch syjonistyczny, czy szukania państwa własnego dla Ukraińców, czy dla Litwinów, ale w programie negatywnym, niszczenia wszystkiego, zburzenia. Tak właśnie powstała siła i potęga partii bolszewickiej. To właśnie jest ta łączność, to spoiwo między kwestią polską, fatalne dla Rosji, a zwycięstwem bolszewizmu. Oczywiście nie tylko kwestią polską, ale innymi kwestiami narodowymi, których Imperium Rosyjskie nie potrafiło rozwiązać. I otóż, przepraszam, przechodzimy do momentu, w którym, bo nie ma już czasu na więcej, w którym na głębsze rozważanie, że tak powiem, pochodzenia samego bolszewizmu, do momentu, w którym, bardzo dziękuję, w którym bolszewicy wygrywają w 1917 roku walkę o władzę w Rosji. Otóż niektórzy w poprzedniej epoce, w PRL-u, mówili to samo, co dzisiaj krytycy tradycji powstańczej, a mianowicie mówili to samo w odniesieniu do początku II Rzeczpospolitej. Niepotrzebna była cała ta wojna z Rosją bolszewicką. No po co było? Piłsudski prowokował tylko. A przecież mogliśmy od początku ułożyć sobie pokojowo stosunki z Rosją bolszewicką. Nie, to
spotykałem się jeszcze z tego rodzaju argumentacją ze strony profesorów tytularnych, historyków o uznanym dorobku, jeszcze na początku lat 90. Dziś, to naprawdę uwaga na marginesie, ale wydaje mi się charakterystyczna. W reakcji na taki mój wywiad poświęcony powstaniu styczniowemu właśnie pojawiła się ta seria komentarzy ze strony spadkobiercy Jędrzeja Giertycha i napisał swój list do Rzeczpospolitej wielbiciel generała Jaruzelskiego, redaktor naczelny Polskiego Słownika Biograficznego, fundamentalnie ważnej dla polskiej humanistyki instytucji, profesor Andrzej Romanowski. Obaj użyli tych samych argumentów, prawda? To znaczy ta antypowstańcza frazeologia, wrogość do tej tradycji niepodległościowej wyrażanej przez walkę, przez powstania, łączy dzisiaj spadkobierców Jędrzeja Giertycha i Adama Michnika. Tak, powiem wprost Adama Michnika, ponieważ to zresztą charakterystyczne w takim czasopiśmie, najpopularniejszym czasopiśmie historycznym w Rosji, Rodzina. Pewnie Adam Michnik nie zakłada, że ktoś to czyta w Polsce. Ja akurat czytam. Adam Michnik opublikował kilka lat temu, jeszcze przed 2010 roku, bardzo ciekawy wywiad, w którym powiedział, że jego wybór tradycji w Polsce to jest wybór Romana Dmowskiego. Bo to był mądry, realistyczny polityk, który zawsze szukał zgody z Rosją. W odróżnieniu od tego romantycznego szaleńca Józefa Piłsudskiego, który wszystko psuł, niszczył. Znaczy oczywiście Adam Michnik, broń Boże, nie podpisał się pod tą częścią tradycji Romana Dmowskiego, która wiąże się ze stosunkami polsko-żydowskimi. Nie, tego nie powiedział. Ale ponieważ mówił do publiczności rosyjskiej, to jednoznacznie powiedział, tak, to jest ten wzór mądrego polskiego realizmu, który reprezentuje Roman Dmowski. Broń Boże, Józef Piłsudski. Ciekawe, że tego jeszcze tak mocno, choć mam wrażenie, że coraz bardziej jest gotowy Adam Michnik do powtórzenia tego w polskiej publiczności także. To wydaje mi się charakterystyczne. Otóż ten punkt styczny odnajduje tych dwóch tak różnych pozycji w roku 1917, 18, 19. Roman Dmowski, przypomnijmy wtedy, żeby oczyścić jego od takich skojarzeń, bo to był wielki polityk, wielki patriota, choć popełniał błędy jak każdy polityk, jak każdy z nas, ze mną przede wszystkim tutaj także przecież na czele, skoro ja mówię akurat w tej chwili. Otóż Roman Dmowski wyobrażał sobie w roku 1917, że będzie można uzyskać poparcie mocarstw zachodnich dzięki konsekwentnemu trzymaniu się Rosji, która była przecież członkiem koalicji przeciwko państwom centralnym, ważnym dla Londynu i Paryża. I w ten sposób zbudować przy Rosji autonomię dla Polski. Taki był program bardzo realistyczny i stwarzający nadzieję na realizację. Autonomia dla Polski, no realnie mogła być ta autonomia oczywiście tylko na zachód od Bugu. Skoro upadła Rosja carska, pojawiła się przestrzeń manewru politycznego, przestrzeń, którą chciał Roman Dmowski wykorzystać, instalując się już całkowicie, zresztą zrobił to kilka miesięcy wcześniej, po stronie zachodniej, zabiegając o poparcie bardzo ważne dla sprawy polskiej we Francji i przede wszystkim w Wielkiej Brytanii. To jednakże, w czym łudził się Roman Dmowski, polegało na przekonaniu, że Polska może zastąpić Rosję, pogrążoną w odmętach rewolucji, dla Francji czy dla Wielkiej Brytanii. Państwa zachodnie nie chciały potraktować odbudowanej Polski, dużej Polski, Polski, która sięgnie po ziemię, które uważano w Paryżu i w Londynie za należące się słusznie Imperium Rosyjskiemu, czyli po ziemię na wschód od Bugu. Nie chciały te mocarstwa zachodnie, podobnie jak Stany Zjednoczone, uznać takiej Polski za ważny, trwały i zastępujący Rosję jako no właśnie Alliance de Remplacement, prawda, czyli taki zastępczy sojusznik Rosję, z którą nie można było chwilowo zawrzeć sojuszu, no bo była pogrążona w ogniu wojny domowej. Nie, po prostu państwa zachodnie nie wyobrażały sobie miejsca dla Polski
takiego właśnie, jakie wymarzył sobie Roman Dmowski. Nie wyobrażali sobie tego oczywiście Rosjanie obu walczących wtedy stron, ani bolszewicy, o czym za chwilę powiem, ani Biała Rosja, która jednoznacznie powtarzała, nawet będąc w najbardziej trudnej sytuacji w walce przeciwko bolszewikom, że Polacy mogą nam pomóc albo całkowicie bezinteresownie, albo zawierając z nami konkretną umowę. Tak, możecie stworzyć swoje państwo do Bugu, a za Bugiem instalujecie dwugłowego orła, czy wkraczając do Wilna, czy do Grodna nawet, czy do Lwowa, który do Rosji nie należał. To było jasno powiedziane w próbach rokowań, jakie nawiązały się między przedstawicielami państwa polskiego a ośrodkiem politycznym Białej Rosji. Tak, jeśli chcecie nam pomóc przeciwko bolszewikom, to musicie instalować Imperium Rosyjskie na wschód od Bugu, a także we wschodniej Galicji, która, jeszcze raz powtórzę, do Rosji nigdy nie należała. Ale była celem wojennym Rosji w I wojnie światowej. No oczywiście nikt w Polsce, poza komunistami, którzy z oczywistych względów z Białą Rosją iść nie chcieli, nie mógł na taki układ pójść, żeby Lwów, Wilno, Grodno stały się miastami rosyjskimi. Otóż to był właśnie słaby punkt rozumowania Romana Dmowskiego. Oczywiście liczył na fakty dokonane, ale fakty dokonane, których nie on dokonywał, bo nie on jednak ostatecznie objął realną władzę w Polsce, umiejętnie bardzo rozegrał to Józef Piłsudski. Natomiast na polu dyplomatycznym, mając ogromne zasługi dla granic zachodnich, Roman Dmowski nie mógł niczego załatwić w sprawie granic wschodnich i niczego mu się załatwić nie udało, ponieważ te zyski, które Polska zdobyła na Zachodzie, wynikały z tego, że interesy Polski były zbieżne w tym zakresie z interesami Francji. Francja chciała osłabienia Niemiec, z którymi tak krwawo walczyła i dlatego pomagała realnie Polsce wtedy w walce o Poznańskie, potem o część Śląska, o Pomorze. Przeszkadzała w tym Wielka Brytania, która nie bardzo chciała zbytniego osłabienia Niemiec, to jest inna sprawa. Ale wystarczyło poparcie Francji, żeby Polska mogła, poparcie, które uzyskał realnie Roman Dmowski, by Polska mogła niemałą część swoich planowanych zdobyczy na Zachodzie uzyskać. Na Wschodzie nikt Polsce niczego nie chciał dać, ani Francja, ani Wielka Brytania. Tu można było rozstrzygnąć, ani tym bardziej nikt w Rosji, to tylko orężem. I ten oręż wykuł Piłsudski, wsparty także oddziałami, które uformowały się pod patronatem Romana Dmowskiego, czyli armią Hallera we Francji. Umiał szybko i energicznie stworzyć to narzędzie, to oręże. Do czego ono nam się przydało? Czy można było uniknąć walki z Rosją bolszewicką wtedy? Bo od tego zacząłem. Przypomnę teraz fakty. Bolszewicy podpisali Układ Brzeski z Niemcami w marcu 1918 roku, w którym zrezygnowali z dziedzictwa imperialnego Rosji carskiej na terenie Rzeczpospolitej. Zrezygnowali na rzecz Niemiec oczywiście. To Niemcy teraz stały się dysponentem prawnym, gdyby uznać Traktat Brzeski, całej przestrzeni dawnej Rzeczpospolitej. Dlatego Piłsudski już wcześniej, zresztą od lipca 17 roku, zdecydował się nie walczyć razem z Niemcami i Austro-Węgrami przeciwko Rosji, tylko uznał właściwie od chwili rewolucji lutowej w Rosji, że głównym wrogiem Polski stają się Niemcy i Austria, bo one panują, dominują nad terenem całej Rzeczpospolitej. Otóż wyrzekłszy się terenów Rzeczpospolitej na rzecz Niemiec, formalnie oczywiście, no bo Lenin zakładał zgodnie ze swoją strategią, że po prostu musi przeczekać ten trudny dla siebie moment, kiedy nie ma żadnej armii, nie istniała jeszcze Armia Czerwona, kiedy jest słaby, całkowicie słaby i zależny od jednej decyzji generała niemieckiego, który może podyktować, wystarczyła jedna dywizja, zajęcie Moskwy albo Piotrogrodu i nie byłoby bolszewików. Do tego się to sprowadzało, bo bolszewicy nie mieli żadnych oddziałów, żadnych. Po prostu. Żadnych regularnych oddziałów, które mogłyby związać walką chociaż jedną dywizję niemiecką. W tej sytuacji właśnie zdecydował się na handel ziemią za czas. Handel ziemią między Morzem Czarnym a Bałtyckim za czas, który, jak wierzył, był pewny, a umiał przewidywać, jak się o tym też państwo przekonacie doskonale, umiał przewidywać Lenin, ten czas wkrótce nadejdzie, w którym Niemcy przegrają wojnę, oczywiście na froncie zachodnim. I wtedy, co zrobi Armia Czerwona?
którą zbuduje się w międzyczasie, od zera, od podstaw. 17 listopada 1918 roku, a więc 6 dni po podpisaniu rozejmu przez Niemcy, rozejmu będącego faktycznie kapitulacją na froncie zachodnim, na odprawie Armii Czerwonej w Woronerzu jej zwierzchnik Lew Trocki zapowiedział sowietyzację Polski obok Ukrainy i Finlandii, nazywając je ogniwami łączącymi sowiecką Rosję z przyszłymi sowieckimi Niemcami. I to pokazywało najważniejszy kierunek geopolityczny bolszewików. Dla bolszewików nieważna była Polska sama w sobie. Dla bolszewików najważniejsze było dojście do Berlina, do Niemiec. To wynikało z zasad doktryny marksistowskiej, dla której najważniejsza jest baza, baza ekonomiczna, a najpotężniejszym ekonomicznie krajem w Europie kontynentalnej były Niemcy. Z tej bazy ekonomicznej wynikały także fakty społeczne. Niemcy miały największą klasę robotniczą, że użyję także terminu marksistowskiego, w Europie. Najwięcej robotników było w Niemczech. I nie tylko najwięcej robotników, ale także najwięcej świadomych robotników zorganizowanych w organizacje socjaldemokratyczne, które stopniowo będą przechodziły na stronę komunistyczną, no bo jeszcze nie było partii komunistycznej, powstała dopiero w 1919 roku. Ale miała już największy ruch robotniczy właśnie ta część Europy, którą nazywamy Niemcami. A więc trzeba było dotrzeć do Niemiec, żeby szala w walce rewolucji ze światem kapitalistycznym przechyliła się na stronę rewolucyjną. To przekonanie miał wryte głęboko w swoją świadomość każdy przywódca partii bolszewickiej. W dodatku trzeba powiedzieć, wszyscy byli kulturowo zafascynowani Niemcami. Lenin gardził Rosją całkowicie, podobnie jak Polską, co możemy przeczytać, śledząc jego listy z pobytu dwuletniego w Krakowie i w Poroninie, tak, w Białym Dunajcu. Dla niego wzorem kultury były Niemcy i Szwajcaria, niemiecka biblioteka i szwajcarska poczta. Sam mówił po niemiecku, nie wiem, czy tak barwnie przeklinał, bo język niemiecki nie jest chyba tak bogaty pod tym względem jak rosyjski, ale Lenin potrafił fenomenalnie przeklinać w języku rosyjskim, także na piśmie, co w jego dziełach można śledzić. Ale pod innymi względami mówił po niemiecku nie gorzej niż po rosyjsku. I to samo dotyczyło Kamieniewa, Zinowiewa. To byli ludzie kulturowo niemieccy, można tak powiedzieć, nie rosyjscy. Oni gardzili Rosją, to warto sobie uświadomić. Natomiast tak się złożyło, że wygrali rewolucję w Rosji, więc musieli interesy Rosji w sensie geopolitycznym traktować jako punkt wyjścia realizacji swoich planów. Te plany jednoznacznie mówiły, trzeba podbić Niemcy, wtedy wygra rewolucja europejska, wtedy przewaga będzie po naszej stronie. Przeważymy Francję i Anglię, skoro Niemcy będą znane. No ale jak można dotrzeć do Niemiec? Tylko przez trupa Białej Polski. I to właśnie jest powodem tej metafory, którą ukuł tego samego 17 listopada inny, obok Trockiego, znany nam bohater już bezpośrednio polsko-rosyjskiej historii, Józef Stalin, który kierował wtedy Komisariatem Ludowym do Spraw Narodowości, czyli zajmował się wszystkimi narodowościami, które zamieszkiwały imperium, dawne Imperium Rosyjskie, czy niedawne Imperium Rosyjskie. Otóż w artykule opublikowanym 17 listopada 18 roku Stalin napisał, znaczy najpierw tytuł artykułu, Sviedostienie, czyli przepierzenie. To dotyczy Polski i innych małych kraików, jak nazywał je Stalin, które oddzielają potężny kułak rewolucji proletariackiej, która zrodziła się w Rosji, od potężnego proletariatu niemieckiego. Ten kułak musi przebić się przez to cienkie przepierzenie, przez tą cienką ściankę działową, żeby uścisnąć braterską dłoń proletariusza niemieckiego. To jest najważniejszy nasz cel, to musimy zrealizować. I pod tym względem całe kierownictwo bolszewickie było zgodne, to było oczywiste. Ideologia łączyła się tutaj z geopolityką. Oczywiście rzecz nie kończyła się na ideologicznych marzeniach. Wspomniałem już, że ta wypowiedź Trockiego o nieuchronnej sowietyzacji Polski pochodzi z odprawy Wyższego Dowództwa Armii Czerwonej. Jednocześnie 11-12 listopada, więc dokładnie kiedy podpisywany był rozejm w Kąpień, w Moskwie odbywała się narada komunistów polskich na czele z Julianem Marchlewskim, która miała przygotować ich do zadania sowietyzacji Polski. W
wtedy już, 11 listopada, dokładnie wtedy, kiedy świętujemy początek niepodległości Polski. Miesiąc później, 12 grudnia, Armia Zachodnia, część Armii Czerwonej, otrzymała rozkaz opanowania Wilna, Lidy, Baranowicz, Pińska, jako najbliższy rozkaz operacyjny. I rzeczywiście ruszyła ofensywa Armii Czerwonej, która wkrótce osiągnęła te cele. Czyli zajęła dużą część Litwy, Białorusi. 25 grudnia w artykule Izwieści, czyli gazety rządowej Rosji Sowieckiej, ukazał się artykuł pióra Jurija Stiekłowa, opisanego zresztą w bardzo dramatyczny, piękny sposób przez Aleksandra Wata w jego pamiętniku mówionym Mój wiek. Stiekłow też zresztą był pochodzenia żydowskiego. Artykuł pod tytułem Wróg. Artykuł, który wskazywał na kontrrewolucyjny ośrodek w Wilnie, który ulega właśnie rozbiciu, a na jego miejsce staje socjalistyczny rząd Litwy. Taka zapowiedź. Izwieścia mówi, co się stanie i następnie Armia Czerwona to realizuje. 7 stycznia Izwieścia, czyli jeszcze raz to powtórzę, organ rządu Rosji Sowieckiej, rządu na czele którego stał Lenin, pisały w artykule pod znamiennym tytułem Rewolucyjne perspektywy w Polsce. Pisały Izwieścia tak, cytuję, najbliższy okres w Polsce będzie czasem zanikania z błyskawiczną szybkością tkwiącej w szerokich masach chłopów i robotników ideologii państwa narodowego. Powiedziałbym, że przesadzili tylko z tym błyskawicznym tempem, bo 90 parę lat im to zajęło. Dzisiaj owszem, widzimy jak zanika to ta ideologia czy poczucie państwa narodowego. Ale wtedy się nie udało. Natomiast to, że się nie udało, nie oznacza, że Armia Czerwona nie próbowała, bo już następnego dnia, czyli 8 stycznia, Izwieścia ogłosiły powołanie Rewolucyjnej Rady Wojennej Polski, czyli po prostu pierwszego rządu sowieckiego dla Polski. Zapomnieliśmy o nim, prawie nikt o nim nie pamięta, a to jest pierwszy sowiecki rząd Polski. Pamiętamy ten komitet Marchlewskiego i Dzierżyńskiego z Białegostoku, z lipca... Słucham? Dzięki Żeromskiemu. Prawda? Tak, tak, między innymi oczywiście. No przede wszystkim także dzięki działalności tego komitetu w Białymstoku i okolicach, bardzo krwawej. Ale zapomnieliśmy niesłusznie o tym, że już w styczniu 19 roku był gotowy rząd sowiecki dla Polski. Podam jego skład. Na czele mieli stanąć Samuel Łazowert, Adam Śliwiński-Kaczorowski i Stefan Brodowski-Bratman. Na szczęście nie pamiętamy tych nazwisk. Mówię na szczęście, no bo to znaczy, że nie zdążyły odegrać one żadnej złowrogiej roli w naszej historii. Dlaczego? Czy dlatego, że Armia Czerwona nie szła dalej po opanowaniu Wilna 1 stycznia 19 roku na zachód? Nie. Dlatego, że napotkała opór Wojska Polskiego, które stanęło jej naprzeciw i starło się z nią na terenie zachodniej Białorusi dzisiejszej w okolicy Berezy Kartuskiej. Tam się zawiązał stały front wojny polsko-sowieckiej. Wojny, w której Armia Czerwona zdążyła przejść 400 kilometrów na zachód. Wojsko Polskie dopiero po opanowaniu przez Armię Czerwoną Wilna, Pińska, Baranowicz, Lidy, tych wszystkich miejscowości, które były wymienione we wcześniejszym rozkazie dowództwa Armii Czerwonej, wyszła Armii Czerwonej naprzeciw i zagrodziła jej drogę do Warszawy, do wprowadzenia w Warszawie sowieckiego rządu na miejsce rządu Ignacego Paderewskiego, rządu kompromisu. To jeszcze podkreślmy, kiedy dzisiaj mówiłem o Romanie Dmowskim i jego chyba niezupełnie, powiedziałbym, świadomych spadkobiercach dzisiaj, to warto przypomnieć, że w 19 roku potrafili Polacy zawrzeć ten fundamentalnie ważny dla polskości kompromis. Przecież owocem tego kompromisu był rząd Ignacego Paderewskiego. To nie był rząd Józefa Piłsudskiego, to był rząd Paderewskiego, który karierę polityczną zrobił przy Dmowskim. Z ramienia Dmowskiego, że użyję takiego niezbyt zręcznego określenia. I Piłsudski to zaakceptował. Doszło do tego kompromisu. Otóż to warto sobie uświadomić. Tak, już wtedy mógł być rząd sowiecki dla Polski. Wojsko Polskie pozwoliło uniknąć tej tragedii. Ale potem tę tragedię odsunęła wojna domowa w Rosji.
Armia Czerwona musiała się zająć pilniej czymś innym niż realizowaniem planu sowietyzacji Polski i przebicia się wreszcie do Berlina. Bo większe zagrożenie było samej tej władzy przez wewnętrznego wroga. I tu pojawia się drugi kluczowy punkt, który trzeba króciutko omówić. To jest sprawa zarzutu bardzo poważnego, który staje przed Polską i który jest wysuwany przez publicystykę rosyjską od dawna, od właściwie 20 roku. Powtarzany przez Aleksandra Sołżenicyna między innymi, powtarzany dzisiaj powszechnie przez publicystów rosyjskich, zarzut poważny, dlatego warto rozważenia, że nie pomogliśmy Białej Rosji w walce z Rosją Czerwoną wtedy, kiedy była szansa na pokonanie Rosji Czerwonej i tyle nieszczęść można było uniknąć. Zarzut, który oczywiście rozwinął także Jędrzej Giertych w swojej publicystyce i który w związku z tym nawiązał korespondencję, miałem okazję ją czytać w archiwum w Rapperswilu, z Józefem Mackiewiczem. Kilka listów wymienili Jędrzej Giertych i Józef Mackiewicz. Właśnie na tym tle. Tu się jedyny punkt, w którym się zgodzili. Mógł Piłsudski pomóc w zniszczeniu Czerwonej Hydry i nie pomógł, prawda? No wiadomo, Józef Mackiewicz, radykalny antykomunista, dla niego to zło było najważniejsze i interes państwa narodowego, interes Polski w żadnym punkcie nie może przeważyć nad antykomunizmem, to jest teza Józefa Mackiewicza, no i narodowy demokrata Jędrzej Giertych. Otóż rzeczywiście w październiku 1919 roku armię Białej Rosji, przede wszystkim ten jej południowy odcinek dowodzony przez Antona Denikina, zresztą urodzonego tutaj na ziemi polskiej, syna zresztą polskiej krawcowej i rosyjskiego oficera okupującego Polskę. Anton Denikin zbliżał się w marszu swoich oddziałów na odległość mniej więcej 250 km od Moskwy, idąc od południa. Zajął już Kursk, zbliżał się do Orła, zajął już Tułę, więc ważne miasta Rosji centralnej. Wydawało się, tak to niektórzy rozpatrują, że zagrożona była władza bolszewicka w tym momencie. I wtedy toczą się rokowania polsko-sowieckie, tajne rokowania, prowadzone oczywiście za wiedzą Piłsudskiego, z drugiej strony Lenina, za chwilę o nich powiem. Polska nie walczy czynnie wtedy przeciwko Rosji bolszewickiej. Od 1 września 1919 roku zawiesza faktycznie, nieformalnie, ale faktycznie działania wojenne, pozwalając wycofać z frontu polskiego, przeciwpolskiego 40 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej. I tę cyfrę warto zapamiętać. 40 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej rzeczywiście zostało wycofanych z frontu przeciwpolskiego i użytych przeciwko Białej Rosji. I teraz cyfry równie ważne. Armia Czerwona liczyła w tym momencie 3,5 miliona żołnierzy, a białe armie wszystkie razem, bo były trzy ośrodki na Syberii, Kołczaka już przegrywający, nad Bałtykiem, malutki, ale ważny, bo blisko Piotrogrodu, Judenicza i na południu Denikina. Wszystkie łącznie razem liczyły 656 tysięcy żołnierzy. I teraz policzmy. To oczywiście nigdy nie będzie miało wartości dowodu, bo historia nie jest nauką eksperymentalną, gdzie możemy czegokolwiek dowieść wstecz, prawda, rzutując scenariusze alternatywne. Gdyby 40 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej nie zostało wycofanych z frontu przeciwpolskiego, czy mogłoby te 650 tysięcy przeciwko 3,5 miliona białych przeciwko czerwonym wygrać? Bardzo ryzykowne jest to założenie. Matematycznie na pewno niepoprawne, czy historycznie realne, pozostawiam odpowiedź Państwu. Ale dlaczego nie doszło do tej pomocy? Pomocy Piłsudskiego dla Denikina. To już w istocie powiedziałem. Były próby nawiązania kontaktów politycznych. Poświęciłem temu całą dużą książkę, chyba najpoważniejszą, że tak powiem, w moim dorobku, Polska i trzy Rosje, w której starałem się zbadać wszystkie możliwe archiwa na ten temat, od Moskwy do Nowego Jorku i Londynu. I te właśnie ślady archiwalne nie pozostawiają żadnej wątpliwości. Przedstawiciele Białej Rosji byli niemądrymi rzecznikami interesów swojego państwa, ponieważ nie chcieli ustąpić nie tylko Polsce, ale żadnemu innemu narodowi
śmiertelnej walce, w której pomoc tych innych narodów była zasadniczo ważna dla pokonania bolszewizmu. Polsce, jak już powiedziałem, Denikin nie chciał oddać niczego na wschód od Bugu. Mówił wyraźnie, tutaj macie prawo instalować swoją administrację do linii Bugu. Dalej, o tym co dalej, zdecyduje rosyjska konstytuanta, kiedy już będziemy w Moskwie. No oczywiście nikt w Polsce, żadna partia w Polsce nie mogła przyjąć tego rodzaju oferty. Piłsudski, gdyby przyjął tego rodzaju ofertę, zostałby skazany za zdradę stanu po prostu przez każdą partię, od Polskiej Partii Socjalistycznej poczynając, na narodowej demokracji kończąc. Nikt bowiem takiego kompromisu by nie zaakceptował. Piłsudski zastanawiał się nad tym w ten sposób. Porozumieć się z Denikinem, przyjąć rolę, jaką wyznaczały Polsce mocarstwa zachodnie i spróbować zdławić bolszewizm w najbardziej sprzyjającym do tego momencie, czy też wstrzymać polską ofensywę na wschodzie, poczekać na rozstrzygnięcie domowej wojny w Rosji, na osłabienie obydwu jej stron i walczyć ostatecznie o zmianę geopolitycznej mapy Europy Wschodniej, by nie tylko nie było na niej ogromnego Imperium Rosyjskiego i maleńkiej Polski, ale żeby obok silnej Polski znalazło się na tej mapie miejsce dla sfederowanego z Warszawą państwa litewsko-białoruskiego i dla Ukrainy. To był cel Piłsudskiego, na pewno cel, z którego niektórzy jego przeciwnicy czynią mu zarzut. O tym, jakie było myślenie Piłsudskiego w tym momencie, najlepiej powie Państwu ten piękny cytat z rozmowy, jaką przeprowadził 31 lipca 19 roku z Piłsudskim w Belwederze hrabia Michał Kosakowski, delegowany do rozmów właśnie, do tych tajnych rozmów w Białowieży, a potem w Mikaszewiczach z wysłannikami Lenina. Piłsudski mówił tak do Kosakowskiego, a Kosakowski to tego samego dnia zanotował, dlatego jest to wierna relacja. Mamy takie nieocenione chwile, taką wspaniałą okazję dokonania na wschodzie wielkich rzeczy, zajęcia miejsca Rosji, tylko z odmiennymi hasłami i wahamy się, boimy się dokonać czynów śmiałych, choćby wbrew koalicji. Siły Rosji nie boję się. Gdybym teraz chciał, szedłbym choćby do Moskwy i nikt by nie zdołał przeciwstawić się mej sile. Trzeba jednak to wyraźnie wiedzieć, czego się chce i do czego się dąży. Oglądając się na humory cudze, chodzi tutaj o stanowisko państw Antanty, nic nie zrobimy. Zginę raczej, niż bym miał z czasem rozpaczać, że mi zabrakło odwagi do wyzyskania może jedynej okazji wskrzeszenia całej wielkiej i potężnej Polski. Potrzeba nam więcej wiary w nasze siły i więcej odwagi. Inaczej zginiemy i nie zdołamy spełnić naszego zadania i tak odgraniczyć Polskę od wrogów, żeby mogła wielkość swą wypisać nie drogą rewolucji i strasznych eksperymentów wschodu, lecz drogą ewolucji. Piętno niewoli kołacze nam w duszach. Mimo tysiącznych dowodów, jak potężna jest siła kultury polskiej i ile zdziałała ona w ostatnich latach, podczas których Polska jako państwo już nie istniała, boimy się dać jej zadania zbyt wielkie teraz, gdy siła kultury poparta została przez państwowość. I cóż z tego, że nasze pokolenie jest zgniłe, spodlałe w kolebce niewoli, zanim przyjdą nowe pokolenia i upomną się o warunki egzystencji lepsze niż te, jakie niektórym z naszych obecnych tchórzów zdają się wystarczać. To był sposób myślenia Piłsudskiego. Możemy się z nim zgadzać lub nie, ale taki był ten sposób myślenia o Polsce wielkiej, nie bojącej się podjąć małych, wielkich zadań, bojącej się raczej tylko małości. Małości, która skaże ją ostatecznie na nie. 24 września polskie naczelne dowództwo, czyli Piłsudski, podjęło decyzję o wysłaniu delegacji na spotkanie z przedstawicielami strony sowieckiej w Mikaszewiczach. Rokowania zaczęły się w tym miejscu. Wysłannikiem osobistym Piłsudskiego był kapitan Ignacy Berner, wysłannikiem Lenina był Marchlewski. Jakie warunki podyktował Piłsudski do ewentualnej zgody z bolszewikami? Dwa najważniejsze sprowadzały się do tego, że Rosja bolszewicka wyrzeknie się całkowicie agitacji komunistycznej zagrażającej Wojsku Polskiemu. No to tak jakby prosić wilka, żeby zrezygnował ze swojej natury, prawda? I drugie, geopolitycznie ważne, że Armia Czerwona nie będzie atakować strategicznego sojusznika Polski, którym stał się już wtedy ataman Szymon Petlura, reprezentujący Ukrainę naddnieprzańską, tą z Kijowa, walczącą resztkami siły o utrzymanie swojej państwowości
wypchniętej już z Kijowa i ograniczonej właściwie do okolic Kamieńca Podolskiego. A więc Ukraina i wyrzeczenie się walki ideologicznej przez eksportu rewolucji przez Rosję sowiecką. To były warunki Piłsudskiego. Oczywiście zostały one przedstawione przez Marchlewskiego, przekazane na posiedzeniu Politbiura przez Trockiego 14 listopada i przywódcy sowieckiego państwa zdecydowali, no oczywiście w sprawie eksportu rewolucji mogli obiecać wszystko, że niczego nie będą eksportować, tu nie było żadnego problemu. Natomiast z Ukrainą był problem, bo to była bardzo konkretna sprawa i wymierzalna, namacalna. I odpowiedzieli jednoznacznie, nie, z tego nie zrezygnujemy. Ukraina jest i musi być nasza, bo od tego zależy siła naszego przyczółka rewolucji. Bez Ukrainy niczego nie zrobimy w Europie. 14 listopada tę decyzję podjęli. Warto pamiętać, że wcześniej jeszcze Piłsudski dał szansę temu projektowi pomocy dla Białej Rosji, pomocy, która musiałaby jednak uzyskać wsparcie ze strony Zachodu, bo Polski nie stać było finansowo na wyprawę na Moskwę. Nie militarnie, ale finansowo. I dlatego poprosił premiera Ignacego Paderewskiego, by ten zapytał Radę Najwyższą Antanty, czyli premiera Lloyd George'a, premiera George'a Clemenceau i wysłannika prezydenta Wilsona o to, czy zgodziliby się żyrować politycznie i ekonomicznie wyprawę Polski na Moskwę. To było 14 września 19 roku, czyli tuż przed rozpoczęciem rozmów w Mikaszewiczach. Nie jest tak, że Piłsudski całkowicie skreślił od razu tę możliwość pomocy dla Białej Rosji. I 15 września uzyskał jednoznaczną odpowiedź premier Paderewski. Broń Boże, Polakom nie wolno iść na Moskwę. My tego nie popieramy. Oczywiście Polska, gdyby sama, wbrew Paryżowi i Londynowi, chciała pomóc Denikinowi, popełniłaby polityczne harakiri. Ktoś, kto ma pretensje do Piłsudskiego, że w tych warunkach nie zdecydował się pomóc Denikinowi, być może wyraża najszlachetniejsze intencje wynikające z wiedzy, czym stał się bolszewizm w następnych latach i ile milionów ofiar pochłonął. Ale jest jednocześnie żądaniem wykonania od naczelnika państwa polskiego politycznego harakiri nie na sobie samym, ale na państwie polskim. Rozmowy zostały ostatecznie, teraz mówię oczywiście już z powrotem o rozmowach tajnych prowadzonych w Mikaszewiczach, przerwane w końcu listopada, kiedy wiadomo było, że strona rosyjska odrzuca warunki polskie, a Piłsudski wiedział, że musi liczyć się z nową ofensywą Armii Czerwonej, która poradziła sobie w międzyczasie z Denikinem. I wraca wtedy na początku roku 1920 ten sam zarzut, to samo pytanie, które już przedstawiłem Państwu wcześniej. No dobrze, no może były jakieś walki w 19 roku, ale już na początku 20 mogliśmy zawrzeć pokój z bolszewikami. Po co była ta cała wojna w 20 roku? I tak jak niestety również w podręcznikach, które wprowadzono teraz do szkół, do pierwszej klasy liceum, gdzie miano nareszcie po raz pierwszy rzetelnie nauczyć polską młodzież historii XX wieku, powtarza się ten sam schemat bolszewickiej propagandy, zgodnie z którą wojnę w 20 roku rozpoczął Piłsudski. To Polska jest agresorem w tej wojnie. Wszystko zaczyna się od wyprawy na Kijów. Otóż wszystko zaczyna się wcześniej. Wszystko zaczęło się, jak już wspomniałem, w listopadzie 18 roku od wyprawy Armii Czerwonej na Wilno, Pińsk i tak dalej. Wyprawy zatrzymanej przez Wojsko Polskie dopiero. Ale w 20 roku wszystko zaczyna się od 8-stronicowego referatu szefa Wydziału Operacyjnego Sztabu Głównego Armii Czerwonej Borysa Szapocznikowa, późniejszego marszałka Związku Sowieckiego, a wtedy dopiero co podpułkownika Armii Carskiej. To był plan generalnej ofensywy przeciwko Polsce. Znalazłem ten plan w archiwum wojskowym w Moskwie. Mogłem go skopiować, wydrukować jako argument przeciwko tym, którzy mówią, że wszystko zaczęło się dopiero od nierozważnej decyzji Piłsudskiego. Ten plan bardzo szczegółowy ofensywy przeciwko Polsce został przedłożony w postaci informacji naczelnego dowódcy Armii Czerwonej, Siergieja Kamieniewa, dla przewodniczącego Rady Rewolucyjnej Federacji Rosyjskiej, Lwa Trockiego. Ten zaś
przedstawił Leninowi ten projekt 27 stycznia. Ten projekt został przez władze sowieckie zatwierdzony do realizacji. Co głosił ten projekt? Szapocznikow stwierdzał, że głównym problemem strategicznym dla państwa sowieckiego na Zachodzie pozostaje Polska. Pisze tak. Na granicy zachodniej kraj rad ma do czynienia ze zwartą barierą małych państw ustawioną przez Entente przeciw bolszewizmowi, gotową do kontynuowania walki. Charakterystyka Polski jako centralnego ogniwa w owym łańcuchu nie pozostawiała wątpliwości, że tu rozwiązanie może być tylko jedno, militarne. Cytuję. Największą terytorialnie i najsilniejszą duchem odradzającego się narodu, dążącą poprzez stworzenie poważnej swoją liczebnością armii do zabezpieczenia swego istnienia, jest Polska. Pobudzana przez Entente z przyrodzonym honorem, w cudzysłowie, i rozwijającym się szowinizmem, dzięki swym łatwym zwycięstwom nad naszymi słabymi siłami, nad naszymi słabymi liczebnie oddziałami w 19 roku, Polska najwidoczniej z wielką ochotą weźmie na siebie rolę Mesjasza, w cudzysłowie, na wschodzie. Sytuacja wojskowo-polityczna zdecydowanie stawia w szeregu naszych otwartych wrogów Polskę najwierniejszego i najusłużniejszego agenta Ententy w upojeniu od własnych sukcesów dążącego zarazem do tego, by stanąć na czele, w cudzysłowie, wschodniej polityki nosicieli europejskiej kultury. Dalej konkretnie przewidywał Szapocznikow, jakie siły i środki na jakich odcinkach mają być rozwinięte, żeby osiągnąć cele. Cele militarne, no bo Szapocznikow był tylko sztabowcem, wyznaczał cele militarne. Pierwszej fazy ofensywy oznaczały odzyskanie Wilna, Lidy, odrzucenie Polaków na zachód od linii Połock-Mołodeczno-Lida, co przesądziłoby o losie Mińska i całej Białorusi. Plan urywał się w tym momencie, gdzie jego kontynuacja wymagała politycznych decyzji. Dokąd miało zaprowadzić natarcie Armii Czerwonej na polskim froncie? Oczywiście o tym nie mogli rozstrzygać wojskowi specjaliści, ale ścisłe kierownictwo polityczne. I możemy się o tym dowiedzieć z korespondencji Lenina z Trockim na przykład. I z haseł opublikowanych w Prawdzie 28 lutego. Cytuję, polscy imperialiści bezwstydnie sięgają po ogromną część sowieckich republik. Towarzysze będziemy zwarci jak zaciśnięta pięść. Proletariusze będziemy twardo trzymać młot i karabin. I za tymi słowami szły czyny. 1 marca 20 roku Rada Wojskowo-Rewolucyjna, czyli najwyższa władza wojskowa w Rosji Sowieckiej, podjęła decyzję o ogłoszeniu odroczonego jeszcze 6 tygodni wcześniej poboru kolejnych roczników do wojska. Przyspieszyła także przerzut całych dywizji i brygad z Syberii i Rosji Centralnej na polski front. Od 10 marca te przygotowania wpisane były w zatwierdzony przez najwyższe czynniki plan ofensywy. W Smoleńsku, znów ten Smoleńsk, gdzie mieścił się sztab frontu zachodniego, narada jego dowództwa z Gławkomem, naczelnym dowódcą Armii Czerwonej, Siergiejem Kamieniewem, zatwierdziła, iż główne uderzenie miało zostać zadane w kierunku Mińska, dalej w kierunku na Warszawę. Uderzenie wspomagające przy pomocy pierwszej Armii Konnej Siemiona Budionnego miało iść na Berdyczów, Równe, Kowel, Brześć. A więc z dwóch stron, od południa i od północy, miały spotkać się te uderzenia w Brześciu, dalej idąc na Warszawę. Piłsudski wyprzedził to uderzenie, które zostało zaplanowane na początek maja. Piłsudski, jak wiemy, uderzył 25 kwietnia na Kijów. Uderzył tam z powodów politycznych. Wierzył, że uda mu się osłonić pomocą polskiego wojska powstające do życia państwo ukraińskie. Pomylił się w swoich rachubach. To z kolei był błąd Piłsudskiego. Chciał dobrze, ale źle policzył siły. Ukraińcy nie chcieli już niczego, tylko świętego spokoju. Po raz siódmy zmieniała się w kwietniu, czy w maju, bo wtedy dotarły wojska polskie i wojska Petlury do Kijowa, władza w tym mieście. Wyobraźmy sobie siódmą kolejną okupację stolicy, bo tak to traktowano jako kolejną okupację. W dodatku świadomość narodowa chłopa ukraińskiego była po prostu znacznie słabsza od świadomości narodowej chłopa polskiego i to była ta ogromna zasługa, znaczenie
tej pracy, która została wykonana w Polsce pod zaborami między 1864 a 1914 rokiem. Tego nie można zapomnieć tym, którzy te prace wykonali, a byli to Narodowi Demokraci, SL-owcy, to znaczy partie chłopskie, socjaliści w mniejszym stopniu, bo oni działali akurat w mieście, ale ta ogromna zasługa księży także, setek tysięcy księży, którzy agitowali za tą patriotyczną świadomością, zaowocowała tym, że Polska pozostała na mapie w roku 1920, a Ukraina, mimo szansy danej jej przy pomocy Piłsudskiego, nie powstała. Wiemy, co było dalej. By tylko przytoczyć najważniejsze argumenty planów sowieckich, tych, które budowały konsekwentnie wizję sowietyzacji całej Europy, wizję, której fundamentem wciąż pozostawało dotarcie do Berlina. Przypomnijmy rozkaz Tuchaczewskiego z 2 lipca, z drugiej fazy ofensywy frontu zachodniego. Czerwoni żołnierze, wybiła godzina odwetu. Wojska Czerwonego Sztandaru i wojska gnijącego Białego Orła stają w obliczu śmiertelnego starcia. Ta frazeologia jest warta zapamiętania. Tak jak dzisiaj, kiedy kolejne kabarety szydzą już nie tylko z narodowych świętości, ale ze świętości w ogóle. Ten gnijący biały orzeł, warto przypomnieć, gdzie znajduje swoje źródło, swoje tradycje. Przed ofensywą napełnijcie serca gniewem i bezwzględnością. Utopcie zbrodniczy rząd Piłsudskiego we krwi rozgromionej armii polskiej. Żelazna piechota, dzielna kawaleria, groźna artyleria muszą jak niepowstrzymana lawina zmieść białe śmiecie. Niech zniszczone przez imperialistyczną wojnę miasta będą świadkami krwawego odwetu rewolucji na Starym Świecie i jego sługusach. Żołnierze rewolucji robotniczej, zwróćcie swe spojrzenia na zachód. Na zachodzie decydują się losy rewolucji światowej. Przez trupa białej Polski prowadzić będzie droga do światowego pożaru. Na bagnetach zaniesiemy szczęście i pokój pracującej ludzkości. Na zachód, ku decydującym bitwom, ku głośnym zwycięstwom. Formujcie bojowe szeregi. Wybiła godzina ofensywy. Na Wilno, Mińsk, Warszawę, marsz. Rozkaz numer 1423, datowany oczywiście w Smoleńsku, podpisał Tuchaczewski i dwóch politycznych komisarzy, Józef Unschlicht, który miał nadzorować sowietyzację Polski, i Iwar Smiłga. Trudno im zarzucić brak szczerości w tym wykładzie celów wielkiej ofensywy. Gnijący biały orzeł miał być dobity przez czerwony sztandar, przez trupa białej Polski Armia Czerwona miała iść dalej na zachód. I ruszyła ta ofensywa 4 lipca. Szybkie jej powodzenie spowodowało coś, co można by nazwać słowami Lenina zawrotem głowy od sukcesów. Lenin taką broszurkę kiedyś napisał. Jak ten zawrót wygląda, niech świadczy wymiana korespondencji z drugiej połowy lipca między członkami Politbiura. Politbiuro, najwyższy czynnik władzy sowieckiej, liczył wtedy 5 członków, z czego 4 realnie rządzących, 5 był figurantem, takim sekretarzem od wymiany korespondencji. Tych 4 czasem się zapomina, mówi się, a Stalin później przyszedł. Nie, Stalin był już w tej czwórce. Najmniej ważny był, ale był w tej najważniejszej czwórce państwa sowieckiego. Ci 4 to obok Stalina oczywiście Lenin najważniejszy, Trocki na 2. miejscu i Lew Kamieniew na 3., Stalin na 4. I możemy, dzięki otwarciu na chwilę archiwów rosyjskich na początku lat 90., akurat wtedy miałem okazję z nich korzystać, przeczytać, co pisał Lenin do Stalina 23 lipca. Zinowiew, Bucharin, to byli zastępcy członków Politbiura, i także ja uważam, że należałoby w tej chwili pobudzić rewolucję we Włoszech. Uważam osobiście, że należy w tym celu sowietyzować Węgry, a być może także Czechy i Rumunię. Stalin, dlatego to było skierowane do Stalina, że Stalin był komisarzem frontu południowo-zachodniego, który nie szedł na Warszawę, czyli na Berlin, tylko szedł na południe, na Lwów. Stalin więc odpowiadał, dlatego Lenin mówił o Włoszech, Rumunii i Węgrzech, bo Niemcami miał się zająć Tuchaczewski, oczywiście i Unschlicht. Stalin, który obiecywał wtedy w ciągu tygodnia zająć Lwów, następnego dnia odpowiadał Leninowi. Teraz, kiedy mamy Komintern, pokonaną Polskę i mniej czy bardziej przyzwoitą Armię Czerwoną, byłoby grzechem nie pobudzić rewolucji we Włoszech.
Należy postawić kwestię organizacji powstania we Włoszech i w takich jeszcze nieokrzepłych państwach jak Węgry, Czechy. Rumunię przyjdzie rozbić. Najkrócej mówiąc, trzeba podnieść kotwicę i puścić się w drogę, póki imperializm nie zdążył jeszcze jako tako podreperować swojej rozwalającej się fury. Towarzysz Stalin też miał barwny język, nie tak jak Lenin, ale jednak. To były cele. Sowietyzacja całej Europy w istocie, całej Europy kontynentalnej. Do Londynu jeszcze była droga trochę za daleka, ale właściwie cała reszta Europy jawiła się jako w zasięgu ręki, jeśli tylko uda się sowietyzować Warszawę. I to jest to właśnie znaczenie Bitwy Warszawskiej, o którym tak często zapominamy. Ona uratowała naprawdę nie tylko niepodległość Polski na lat 20. Pozwoliła dojrzeć tej wspaniałej kulturze, a przede wszystkim temu wspaniałemu pokoleniu, najwspanialszemu w dwudziestowiecznej historii polskiej pokoleniu, które wtedy w szkole II Rzeczpospolitej dorastało, pokoleniu z jednej strony Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, z drugiej strony Karola Wojtyły. To właśnie, co osiągnęło dla Polski to zwycięstwo, osiągnęło także dla wielu innych krajów Europy. I tego nie wolno nam zapomnieć. Powinniśmy przypominać o tym naszym dzieciom, ale przypominać także Europie, że nie byłoby Węgier, Czech. Węgrzy chcieli nam wtedy pomóc. Czechosłowacja robiła wszystko, żeby dobić Polskę wtedy. Tak się złożyło. Nie mówię tego z żadną przyjemnością, bo myślę, że powinniśmy szukać sojuszu z Czechami wtedy, kiedy możemy. Wtedy niestety było to niemożliwe. Czechosłowacja robiła wszystko, żeby Polsce zaszkodzić, a została przez Polskę uratowana. Tak jak Litwa, tak jak Łotwa, tak jak Estonia, które także tylko dzięki zwycięstwu Polski pod Warszawą mogły cieszyć się przez 20 lat niepodległością. Przez te 20 lat, bez których by ich dzisiaj po prostu nie było. Nie byłoby dzisiaj Litwy, Łotwy i Estonii. Bo bez tych 20 lat, kiedy mogły one dojrzeć jako naród, a nigdy wcześniej nie mogły cieszyć się państwowością inaczej niż Polska, Czechy czy Węgry, po prostu do tej narodowej formy państwowości zapewne by nie doszło. Co byłoby z Niemcami, co byłoby z Włochami, to już oczywiście sprawa bardziej dyskusyjna. Francja i Wielka Brytania, które zgodziły się na, znaczy Wielka Brytania zgadzała się na sowietyzację Polski, Francji to nie odpowiadało, ale sama nie mogłaby Polsce pomóc skutecznie. Ani Francja, tak właśnie misja Weygonda i misja no blisko 2000 oficerów, którzy moralnie bardzo wtedy Polsce pomogli, tego wcale lekceważyć nie należy. No niemniej nie mogliby sami uratować Polski. Polska uratowała sama siebie. Natomiast na pewno ani Francja, ani Wielka Brytania nie zgodziłyby się tak łatwo na sowietyzację Niemiec. Zaczęłaby się pewnie jakaś nowa wojna. Czy doszłoby do jakiegoś kompromisu, nowa wojna w Europie? Trudno powiedzieć. Ale na pewno kompromis, jeśli by został dokonany, to tylko kosztem Polski. Bo na sowietyzację Polski najważniejsze państwo zachodniej Europy, Entente, czyli Wielka Brytania, zgadzała się całkowicie. Zgadzał się premier David Lloyd George. Nie zgadzał się Churchill, minister wojny, ale ten był bezsilny. Wtedy, trzeba powiedzieć, Churchill odgrywał jednoznacznie pozytywną, choć słabą rolę w rządzie brytyjskim. Pozytywną dla nas, dla Polski. I wiemy, Polska wygrała tę bitwę, wygrała potem bitwę nad Niemnem. Wygrała dlatego, że te 960 tysięcy rekrutów, którzy znaleźli się w Wojsku Polskim, miało świadomość stawki w tej walce i jednoznacznie wybierało. Wybierało ryzyko śmierci. Niektórzy podkreślają dzisiaj z historyków spod znaku Gazety Wyborczej. No tak, ale były masowe dezercje. Oczywiście, że były dezercje. Z każdej armii są dezercje. Były protesty przeciwko wojnie. Oczywiście, że były. Zawsze są protesty przeciwko wojnie. Ale były to protesty znikomych mniejszości. Gdyby większość zdezerterowała, tak jak miało to miejsce w przypadku Armii Carskiej w 1917 roku, Armii Ukraińskiej w 1917 roku, to by Polski nie było. Może o to chodzi tym, którzy tak bardzo podkreślają znaczenie tamtych dezercji i protestów. Ogromna większość Polaków dała swoje świadectwo w roku 1920, że chce, żeby Polska była. Tych Polaków, którzy stali się Polakami dopiero w ostatnim pokoleniu albo w dwóch pokoleniach, czyli chłopów polskich, bo to przecież oni tworzyli rdzeń tej armii. Od nich zależało to, kto wygra bitwę warszawską. Bo przecież do nich zwracała się cały czas propaganda bolszewicka. Odwróćcie swoje bagnety, tak jak zrobili to wasi towarzysze rosyjscy, ukraińscy, białoruscy. Odwróćcie przeciwko panu. Ale nie zrobili tego polscy chłopi, polscy żołnierze.
Wtedy pojawia się czasem ten zarzut, kiedy już zawarty został rozejm w październiku 20 roku, a może szkoda, może wtedy należało iść dalej na wschód. Zmarnowana została szansa zwycięstwa. I tu jednakże bronię rzeczywistości historycznej. Żadna partia w Polsce nie zgadzała się na dalszą wojnę. A Polska była krajem demokratycznym. Gdyby Piłsudski chciał prowadzić wojnę, a wiemy, choć Piłsudski niewiele śladów takich osobistych zostawia, wiemy jednak, że był znużony tym działaniem, które podjął wcześniej. Powtarzał, wszystko już było, no może dojdziemy znowu do Kijowa. I znowu będzie to samo, kiedy całe społeczeństwo polskie nie chce, kiedy ukraińskie społeczeństwo nie chce dalej tej walki, no to kto? Żołnierze mają za Polskę i za Ukrainę stworzyć ten nowy porządek? Piłsudski zdawał sobie z tego sprawę. Czasem jeszcze w odniesieniu do pokoju ryskiego stawia się ten zarzut części delegacji pokojowej, w szczególności Stanisławowi Grabskiemu, i tutaj jednoznacznie bronię tego reprezentanta narodowej demokracji. To nie Grabski spowodował to, że Polska nie uzyskała całej Białorusi, jaką rzekomo wtedy oferowali Polsce bolszewiccy delegaci na czele z Joffre. Otóż w istocie, jak poznaliśmy to dzięki niezwykle wnikliwej monografii, która została opublikowana 2 lata temu w Stanach Zjednoczonych i przetłumaczona w zeszłym roku na polski, monografii poświęconej traktatowi ryskiemu, strona sowiecka ani przez moment nie chciała zrezygnować z Białorusi, ze wschodniej Białorusi centralnej, ponieważ wiedziała, że stanowi ona ważne przedpole dla geostrategicznego bezpieczeństwa Rosji Sowieckiej. Lenin też nie planował już w najbliższym czasie wojen. Wiedział, że na to nie stać Rosji Sowieckiej, więc wiedział, że na dłużej już ten pokój będzie zawarty. I to, co zrealizował Grabski w Rydze, było zrealizowaniem w istocie żądania Piłsudskiego. Piłsudski bowiem chciał, żeby zrezygnować z nacisku na to, by Polska uzyskała Mińsk, w zamian za to, by Polska uzyskała tak zwany korytarz Grabskiego, czyli ten pas ziem białoruskich, który oddzielił Rosję sowiecką od Litwy. Bo Litwa była państwem niestety jednoznacznie wrogim Polsce. I Piłsudski, podobnie jak każdy inny generał polski, zdawał sobie sprawę, że jeśli Rosja sowiecka będzie miała połączenie bezpośrednie z Litwą, to będzie miała automatycznie bezpośrednie połączenie z Niemcami. No bo Litwa graniczyła z Prusami Wschodnimi. Czyli powstanie w ten sposób oś, w której Litwa zdominowana przez wpływy sowieckie lub niemieckie, albo łącznie przez te wpływy, stanie się korytarzem no, niszczącym bezpieczeństwo strategiczne Polski i zwiększającym możliwość napaści na Polskę. By zakończyć, przepraszam, może długi, ale wydaje mi się, że ważny temat 20 roku, i tak idę wielkimi skrótami, za co Państwa przepraszam. W kilku książkach się tą tematyką zajmowałem, więc do nich odsyłam, oczywiście do innych książek. Także od razu powiem, uprzedzając pytanie, czy raczej odpowiadając na pytanie zadane miesiąc temu, jeśli ktoś chciałby poznać dokładniej losy formacji i ukraińskich, i rosyjskich także, bo były także białe rosyjskie formacje walczące po stronie polskiej w 20 roku. O tym nie mówiłem dzisiaj, całą książkę temu poświęciłem, Polska i trzy Rosje. Pisze także bardzo ciekawie profesor Zbigniew Karpus, Wschodni sojusznicy Polscy. A więc kto byłby zainteresowany tym aspektem wojny 20 roku, odsyłam do książki Zbigniewa Karpusa, no i do swojej, przepraszam, książki Polska i trzy Rosje. By zakończyć, pozwolę sobie Państwu zacytować, tak jak nie raz to robię, bo wciąż ten cytat jest za mało znany, odkryty przeze mnie w archiwum Piłsudskiego w Nowym Jorku, świadczący jak najlepiej o polskim wywiadzie wtedy, ale także świadczącym jak najlepiej o pewnego rodzaju złym geniuszu, jaki był wcielony w osobę Włodzimierza Ilicza Ulianowa. Otóż cytat, który chcę Państwu przytoczyć, to zapis rozmowy przeprowadzonej po 9. konferencji Rosyjskiej Komunistycznej Partii Bolszewików, konferencji przeprowadzonej we wrześniu, w której Lenin musiał się rozliczyć z przegranej pod Warszawą, no bo to była jakby, no on brał odpowiedzialność jako wódz państwa. Krytykowali go niektórzy, między innymi Karol Radek, mówiąc, że no po co była nam ta awantura, można było wcześniej zawrzeć pokój z Polakami. A Lenin odpowiadał, że
Było to konieczne dla nas jako dla rewolucjonistów. Musieliśmy zbadać bagnetem dojrzałość Europy do rewolucji. Byłoby grzechem po prostu nie spróbować tego, czy możemy dojść do Berlina, bo my do Berlina dojść musimy. To jest nasz obowiązek. I zaraz po tej konferencji spotkał się Lenin z komunistą szwajcarskim, Humbert Drozę, który przebywał wtedy jeszcze na drugim kongresie III Międzynarodówki w Moskwie. Zapis tej rozmowy, wierny, spisany przez Droza, dostał się w ręce polskiej agentury, polskiego wywiadu. Droz okazał się polskim agentem na szczęście. I Piłsudski mógł przeczytać zapis tej rozmowy dosłownie 2 tygodnie po jej przeprowadzeniu, bo na dokumencie, który oczywiście przeczytałem i sfotografowałem, jest odręczna notatka Piłsudskiego, że widział ten dokument. I sam dokument, to już jest ostatnia część mojej wypowiedzi. Z września 20 roku, mówi Władimir Iljicz Lenin. Nie rozporządzamy przeciw Francji środkami bezpośrednimi, pozostaje nam jednakowoż propaganda wśród muzułmanów z francuskich kolonii. Choć jak dotąd propaganda ta dała rezultaty nieznaczące i niewystarczające. Ale Lenin od razu precyzyjnie pokazuje, jak można zniszczyć Europę Zachodnią. Tam trzeba uderzyć. Punkt drugi. Natomiast przeciwko Anglii mamy wprost potężne środki, za pomocą których możemy działać, a rezultaty, które dzięki nim osiągniemy, są dla nas najwyższej wagi. Rewolucja rosyjska, żeby zachować swój wpływ na masy, musi koniecznie zamanifestować swą potęgę, zwłaszcza w chwili obecnej, po klęsce odniesionej przez nas w Polsce. Jesteśmy przekonani, że jeśli uderzymy w najżywotniejsze centrum Anglii, którym bezsprzecznie są Indie, wtedy obejmowały Indie także Pakistan, to cały świat ruszymy z posad i obalimy gmach zbudowany przez traktat wersalski, czyli w Azji, w koloniach trzeba uderzyć w imperializm europejski. Stworzymy warunki, które nam ułatwią wybuch ogólnoświatowej rewolucji. Lenin jakby uprzedzał o 40 lat to, co zrealizuje Chruszczow i Breżniew, prawda? W latach 50., 60., 70. Przeniesienie pola walki z głównymi przeciwnikami na teren trzeciego świata. I tu punkt dla nas najważniejszy. Tak często powtarzałem Trockiemu, który nareszcie mnie pojął, że Polska niepodległa nie stanowi dla nas wielkiego niebezpieczeństwa. Polska nie jest Rosją i jakikolwiek będzie miała rząd, nie będzie on niebezpiecznym dla naszej organizacji sowieckiej. Natomiast stanowczo nie możemy zezwolić na to, ażeby na południu Rosji uformował się rząd burżuazyjny. Chodzi o resztkę. Nie o resztkę Białej Rosji, która trwała jeszcze na Krymie wtedy w postaci rządu Wrangla. Taki rząd stałby się biegunem przyciągającym dla Ukrainy i Rosji centralnej i wówczas utracilibyśmy te dla nas tak cenne spichlerze aprowizacyjne. Naszym niebezpieczeństwem śmiertelnym jest Wrangel i należy go zwalczać za wszelką cenę. I teraz samo clue. Polska. Zdobędziemy ją i tak, kiedy wybije godzina. A zresztą projekty stworzenia Wielkiej Polski są wodą na nasz płyn, bo póki Polska rościć je będzie, póty Niemcy będą po naszej stronie. Im silniejszą Polska będzie, tym bardziej nienawidzić jej będą Niemcy. A my potrafimy posługiwać się tą ich, czyli niemiecką, niezniszczalną nienawiścią. Przeciwko Polsce możemy zawsze zjednoczyć cały naród rosyjski, to jest bardzo ważne, i nawet sprzymierzyć się z Niemcami. Podczas kiedy istnienie niepodległej południowej Rosji stanowić będzie zagrożenie dla Rosji sowieckiej. Nie żywię specjalnych sympatii dla Niemców, lecz łatwiej mi posługiwać się nimi niż kimkolwiek innym, jeśli zadrasnąć ich dumę. Jako zwycięzcy byli nam pożyteczni w 18 roku, znaczy od lutego, zwalczając potęgę carskiego reżimu oraz wnosząc korupcję do sfer wyższych. Bo w ogóle w korupcji Niemcy są mistrzami. Przypomnę, że Niemcy wydali 50 milionów marek w złocie. To był równowartość dzisiaj mniej więcej kilkukrotnie wyższej sumy w milionach dolarów na propagandę bolszewicką, na pomoc Leninowi. Oczywiście do 17 roku. Jako zwyciężeni przysługują się nam dzięki ich biernemu oporowi w wykonywaniu warunków pokoju wersalskiego i ich podziemnym planom. Temu stanowi gorączki niepokoju, którego nam trzeba dla zrealizowania naszego dzieła rewolucyjnego. Wszędzie Niemcy są naszymi pomocnikami i naturalnymi sprzymierzeńcami, ponieważ rozgoryczenie z powodu poniesionej klęski doprowadza ich do rozruchów i zaburzeń,
dzięki którym mają nadzieję, że rozbiją żelazną obręcz, którą jest dla nich pokój wersalski. Oni pragną rewanżu, a my rewolucji. Chwilowo interesy nasze są wspólne. Rozdzielą się one i Niemcy staną się naszymi wrogami w dniu, kiedy zechcemy się przekonać, czy na zgliszczach starej Europy powstanie nowa hegemonia germańska, czy też komunistyczny Związek Europejski. Dziękuję bardzo. Chciałem się zapytać o taką sprawę. Mianowicie niedawno czytałem artykuł, w którym udowadniano, że w czasie powstania styczniowego no właśnie Polska niepotrzebnie walczyła, ponieważ powinna iść drogą Finlandii, która poprzez ugodę z Rosją no, uzyskała dla siebie bardzo dużo i proszę o ustosunkowanie się. Bardzo dziękuję. Odpowiedź na to pytanie nie jest specjalnie trudna i bardzo dobrze, że bardzo dziękuję panu, że pan ten argument przypomniał. Otóż Finlandia uzyskała swoją autonomię, czy poszerzenie tej autonomii, bo w istocie zaczynała z punktu wyjścia podobnego jak Polska w 1809 roku, kiedy została wcielona do Rosji, czyli też pewne instytucje autonomiczne zostały w niej zachowane, ale zostały poszerzone czy uratowane przed rusyfikacją właśnie w 1863 roku. Zapytajmy dlaczego? Ano dlatego, że Rosja musiała wtedy walczyć z powstaniem. Dlatego uratowała się fińska autonomia. Ale to nie koniec odpowiedzi, bo to byłby słaby argument. Prawda? My, głupcy, powstajemy, inni korzystają. Prawda? Można by tak streścić wtedy ten wywód. Niestety, dwadzieścia kilka lat później śladu nie zostało z fińskiej autonomii. Mimo, że Finowie nie powstawali wcale. Tylko rosyjskie imperium ulegało tej logice nacjonalizacji, o której mówiłem dzisiaj, i skasowało, że użyję tego brzydkiego słowa, autonomiczne instytucje wszędzie tam, gdzie one istniały lub zachowały się do lat 80. XIX wieku. Całkowicie zlikwidowano i zaczęto prześladować jednoznacznie instytucje autonomiczne w Finlandii. Prześladowano tak zwanych fenomanów, czyli tych zwolenników fińskiej tożsamości w odróżnieniu od szwedzkiej, no bo Finowie borykali się z zależnością kulturową od Szwedów. Jak zlikwidowano resztki autonomii w księstwach gruzińskich, które zostały w końcu XVIII wieku wcielone? Jak zwalczano bezwzględnie próby, z którymi grano właśnie w 1963 roku, autonomii kulturalnej dla Małorusi, czyli dla Ukrainy? Zakazano całkowicie druku w języku ukraińskim. Po prostu niezależnie od tego, czy się ktoś buntował, czy nie, Rosja chciała przekształcić się w imperium narodowe rosyjskie i likwidowała wszystkie instytucje autonomiczne w latach 80. i 90. Więc jeśli ktoś mówi, że zmarnowaliśmy tę szansę w 1963 roku, to można powiedzieć, może jeszcze kilka lat program Wielopolskiego mógłby funkcjonować, ale wtedy zaistniałby ten dylemat, o który chodziło Rosji w 1963 roku, żeby wywołać go w Polsce. Dylemat wielkich pretensji Polaków, połowy Polaków do drugiej połowy. Czemu nie powstaliście? Czemu jesteście za biernym znoszeniem poniżenia? Za nieodpłaceniem za masowe mordy, które rozegrały się w 1961-1962 roku. Przecież setki osób zginęły w krwawieniu pokojowych demonstracji, w profanacji kościołów przez wojsko carskie, co bez żadnej odpowiedzi. I 15 lat później i tak zabierają wam autonomię. No, wtedy rozwinęłaby się ta wojna polsko-polska, o którą zawsze Rosji chodziło. Profesorze, jedno króciutkie pytanie. Sprawa kamienica na traktacie Lizbonie. To już bardzo króciutko tutaj, bo rozumiem, że mam krótko mówić. Otóż kamieniec ma dla nas ogromne znaczenie sentymentalne, kulturowe. Natomiast znaczenie strategiczne stracił, praktycznie rzecz biorąc, w końcu XVIII wieku. Nie jest już twierdzą broniącą nas od Turcji. Natomiast w ogóle jako twierdza nie ma znaczenia już w XIX-wiecznej historii, tym bardziej XX-wiecznej. Dlatego Piłsudski wojskowi nie wysuwali ani przez moment argumentu o charakterze wojskowym, że trzeba o to zabiegać. Ani strona bolszewicka nie chciała nam go dać, ani myśmy nie chcieli go brać. Przez myśmy
rozumiem tutaj i mam na myśli całą delegację pokojową, niezależnie od tego, czy byli to przedstawiciele PPS-u, Narodowej Demokracji, czy kierujący całą tą delegacją reprezentant Partii Ludowej Jan Dąbski. Żadna z reprezentacji demokratycznych, partyjnych w Sejmie Polskim nie chciała, można nad tym ubolewać. Pojawił się potem, przecież pamiętacie Państwo, zapewne część z Państwa, to zawołanie, któremu wtórował Marian Zdziechowski. Zawołanie kierowane niesłusznie tylko do Stanisława Grabskiego, Kaina Grabskiego, który zdradził dzieci polskie, prawda, Polaków zamieszkałych za kordonem Ryski. To oczywiście nie dotyczyło tylko Kamieńca Podolskiego, ale właśnie majątków w Białorusi Centralnej, na Ukrainie, na Żytomierszczyźnie, tam było przecież największe skupisko Polaków. I to jest problem, wyrzut, który możemy na pewno podnosić. Nie ma nań odpowiedzi usprawiedliwiającej inaczej jak słabością Polski, niegotowością do tego, by walczyć dalej o te ziemię. Strona sowiecka tych ziem Polsce na pewno za darmo dać nie chciała. A Polacy w większości o nie walczyć już nie chcieli, zmęczeni wojną. Do tego się to niestety sprowadza, a żniwo, które stąd wynikało, było straszliwe. O tym powiem Państwu miesiąc później. Chodzi o wymordowanie tej ludności w 1937 roku, o ten holokaust Polaków w Związku Sowieckim. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu profesorowi. Dziękuję bardzo.